Jaką jesteś doszą, to pytanie, które przyciąga wiele osób do Ajurwedy i też sprawia, że wtedy jesteś rzeczywiście namacalnie sprawdzić, jak to wygląda u Ciebie w życiu. Zanim przejdziemy do tego, żeby powiedzieć sobie trochę o każdej z dosz po kolei, powiedzmy trochę więcej o tym, co to w ogóle jest dosza i jak możesz to rozumieć. Żeby to zrozumieć, to warto powiedzieć trochę o tym, jak wygląda język Ajurwedy, jak Ajurweda w ogóle opisuje rzeczywistość, opisuje Twoje zdrowie, opisuje to, jaką masz relację ze światem, z naturą i z otoczeniem. I najważniejsze tutaj w tej koncepcji jest to, że pojawia się pięć żywiołów: woda, powietrze, ogień, ziemia i eter. I te pięć żywiołów to jest tak naprawdę taki pryzmat i taka koncepcja, za pośrednictwem której postrzegamy wszystko to, co nas otacza i też to, co się wydarza wewnątrz nas. Te pięć żywiołów łączy się w pary i wtedy te pary nazywamy doszami. Przechodząc po kolei do dosz, myślę, że możemy zacząć od doszy, która jest taka najbardziej namacalna, dosza wata. Dosza wata, czyli połączenie eteru i powietrza, czyli dosza tak naprawdę ze wszystkich trzech najbardziej lotna, najbardziej ruchliwa, najbardziej lekka też, bo jak sobie pomyślisz o właściwościach, które są związane z tymi dwoma żywiołami, no to właśnie to jest pierwsze to, co przychodzi na myśl. Jak ją rozpoznajemy? Możemy ją rozpoznawać przede wszystkim na poziomie Twojego ciała. Bardzo często osoby, które mają dużo waty w swojej pierwotnej naturze, czyli tak zwanej psychokonstytucji, takiej, która jest wrodzona, mają też taką tendencję do tego, że mają bardzo szczupłą sylwetkę, mają też tendencję do tego, że na przykład w momencie, kiedy się czegoś uczą, to szybko i łatwo im to przychodzi i niestety równie szybko też ta wiedza z nich ulatuje. To jest trochę ta druga strona monety. W momencie, kiedy masz dużo waty w swojej pierwotnej naturze, bardzo możliwe, że masz też taką tendencję do tego, żeby robić bardzo wiele rzeczy, że pociąga Cię po prostu bardzo wiele tematów i to też jest związane z tym, że masz taką wrodzoną elastyczność i otwartość pod kątem w ogóle Twojego typu umysłu. To też często wiąże się z bujną wyobraźnią, z tym, że pojawiają się takie tendencje w ogóle i skłonności do różnych zachowań artystycznych, do tego, że w pełni wyrażasz się tylko w momencie, kiedy sięgasz po akty twórcze, po malowanie, po pisanie, po taniec, czy jakąkolwiek inną formę ekspresji. Wata też przejawia się w tym, że bardzo często apetyt, który masz, jest zmienny. Ja też to widzę bardzo często na co dzień, że u wielu kobiet jest on mocno zależny od emocji w takim przypadku i to też nasila się, im bardziej te emocje gdzieś tam biorą górę, tym bardziej ten apetyt wtedy zanika. Na pewno kojarzysz, że są osoby, które w momencie stresu sięgają po jedzenie właśnie, żeby się ukoić, natomiast jeżeli masz dużo tej waty w sobie, to raczej to nie będzie Twoja tendencja. Twoją tendencją będzie to, żeby wtedy jak najbardziej stronić od jedzenia i wręcz w ogóle czasami nawet o nim zapominać, czy odczuwać bardzo taki ściśnięty żołądek. W momencie, kiedy jesteś w równowadze, to te wrodzone tendencje na poziomie ciała i na poziomie umysłu raczej nie będą Ci przysparzały jakichś kłopotów. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna się to wymykać z równowagi i w Twoim życiu na przykład pojawiają się jakieś różne trudne sytuacje, wtedy mogą się pojawić też takie pierwsze oznaki tego, że jesteś w stanie nierównowagi, czyli tak jak mówimy w Ajurwedzie, oznaki, że Twoja wata właśnie się zaburzyła. I jak to się przejawia w praktyce? Przede wszystkim przejawia się to w tym, że może się pojawić wzmożona ruchliwość. Ta ruchliwość, która jakby naturalną jest tendencją u Ciebie, teraz po prostu będzie bardzo mocno przybierała na sile. Przybierała na sile zarówno na poziomie Twojego ciała, czyli możesz wtedy obserwować na przykład to, że bardzo szybko się przemieszczasz, że bardzo szybkie masz tempo chodzenia, tempo mówienia, czy na przykład też na poziomie mentalnym, czyli możesz zaobserwować wtedy to, że pojawia się duży chaos, duży natłok myśli, możesz mieć poczucie w ogóle takiego przytłoczenia tymi myślami. Często te myśli też są nasycone lękiem, nasycone niepokojem i to też jest w ogóle coś, co jest bardzo typowe dla zaburzeń waty.
Kolejna rzecz to to, że pojawia się bardzo często suchość. Suchość na poziomie ciała związana z tym, że bez względu na to, ile stosujesz kremów, ile stosujesz balsamów, to ta skóra wygląda tak naprawdę, jakby w ogóle nie była muśnięta tym balsamem czy kremem. Żadna ilość wtedy nie jest w stanie jej dostatecznie nawilżyć i to też jest coś, co z perspektywy Ajurwedy jest po prostu oznaką tego, że ta nierównowaga się u ciebie pojawiła. Mogą się pojawić też dolegliwości trawienne, wzdęcia, zaparcia, gazy. Mogą też pojawić się dolegliwości na tle układu nerwowego, który wtedy jest też bardzo często mocno pobudzony. Więc jak możesz też się domyślić, zaburzenia waty w XXI wieku to jest coś, co właściwie zdarza się najczęściej. Także jeżeli widzisz też te różne rzeczy u siebie, to bardzo możliwe, że ta wata właśnie wymknęła się u ciebie spod kontroli. Druga dosza to dosza, która jest zdominowana przez energię ognia i też trochę przez energię wody. Ale przede wszystkim ogień gra tutaj pierwsze skrzypce. Ogień, czyli to tak naprawdę możesz się domyślić, że ta wrodzona tendencja jest związana z ognistym temperamentem, z tym, że na poziomie mentalnym bardzo często masz dużą ambicję, masz też taką łatwość w analitycznym myśleniu, w tym, żeby być zorganizowaną, w tym, żeby różne rzeczy też postrzegać przez pryzmat tego, jak na przykład je rozwiązać, czy jak je rozłożyć na części pierwsze. Na pewno nie obce są ci checklisty, na pewno nie obce są ci listy to do, które na przykład rozpisujesz sobie o poranku. Jeżeli widzisz w tym siebie, no to bardzo możliwe, że dużo masz tej pity na poziomie swojej wrodzonej psychokonstytucji. Natomiast na poziomie fizycznym pita bardzo często manifestuje się w tym, że twoja sylwetka jest ani za gruba, ani za chuda. Tak naprawdę ona jest pomiędzy. I to też jest powiązane z tym, że ze wszystkich trzech dosz twój metabolizm jest najsilniejszy. To jest właśnie ten ogień na poziomie trawienia. Nawet w Ajurwedzie mówi się o ogniu trawiennym, czyli o agni. Ten metabolizm sprawia, że nawet jeżeli zdarzy ci się przytyć kilka kilogramów, to nie masz większych problemów z tym, żeby je zgubić. Chyba że, no wiadomo, trochę sobie pofolgujesz. Ale generalnie raczej nie masz tutaj problemów. I też bardzo rzadko zdarza się, że pojawiają się u ciebie problemy trawienne. Można powiedzieć, że jesteś taką osobą, która może zjeść konia z kopytami i nic kompletnie ci nie zaszkodzi. Jeżeli chodzi o uczenie się, to u pity bardzo często można obserwować taką sytuację, że żeby coś zapamiętać i żeby czegoś nowego się nauczyć, to musi to najpierw zrozumieć. I w momencie, kiedy na przykład są zajęcia, to jest ta osoba, która najczęściej zadaje najwięcej pytań. Jeżeli masz też dużo pity w swojej pierwotnej naturze, to niestety jest to często obarczone też tym, że w momencie, kiedy wchodzisz w stan nierównowagi, to pierwsze, co reaguje, to bardzo często twoja cera. Czyli pojawiają się różnego rodzaju wypryski, pojawiają się różnego rodzaju wysypki. To jest właśnie związane z tym, że ta pita jak gdyby właśnie manifestuje się poprzez te zmiany skórne. I to, co też pojawia się bardzo często w stanie nierównowagi, to nadmiar tego ognia. Na poziomie fizycznym jest to często związane z tym, że pojawia się na przykład zgaga, pojawia się uczucie pieczenia różnego rodzaju, czy w ogóle stany zapalne, które właśnie też czasami nawet są opisywane jako takie odczucie, że po prostu pali cię skóra, czy jakaś dana część ciała, są związane właśnie z tym nadmiarem ognia. Natomiast na poziomie mentalnym czy emocjonalnym jest to często związane z tym, że pojawia się ta ambicja, która wcześniej się pojawiała, teraz pojawia się w nadmiarze. Ta ambicja zaczyna czasami wręcz zżerać cię od środka i zamiast cię rozpalać do działania, zaczyna cię spalać od wewnątrz. Czasami zdarza się też to, że twoje analityczne myślenie trochę w momencie nierównowagi też powoduje to, że zaczynasz postrzegać świat zero-jedynkowo, czy daną sytuację. I to niestety też
przysparza różnych kłopotów, zwłaszcza w momencie, kiedy znajdujesz się w sytuacjach, które wymagają wyjścia poza te analityczne myślenie i na przykład przełączenia się na czucie. Pity mają to do siebie, że dużo rzeczy postrzegają właśnie rozumowo, posługując się intelektem, natomiast schodzenie do czucia, do emocji, no tutaj już mogą się pojawić różne dolegliwości. Trzecia dosza to dosza kapha. Dosza, która jest najbardziej stabilna, najbardziej uziemiona, bo to jest właśnie bardzo mocno związane z energią, czy z dwoma energiami, z których jest zbudowana, z energią ziemi i z energią wody. To sprawia, że możesz zaobserwować na poziomie swojego ciała to, że to ciało jest silne. Masz taką wrodzoną, naturalną predyspozycję do tego, żeby mieć dużo siły w ciele, dużo wytrzymałości i to też sprawia, że na przykład w momencie, kiedy nie wiem, na przykład idziesz ze znajomymi w góry, to ty jesteś tą osobą, która daje radę dojść na szczyt, być może trochę wolniej, ale konsekwentnie do przodu i osiągając ten cel. Jeżeli masz dużo kafy, to bardzo możliwe, że masz tak zwany hollywoodzki typ urody, czyli masz gęste, silne, lśniące włosy, masz piękne, białe zęby, z którymi nic nie musisz robić, żeby one właśnie były przepięknie białe. Masz piękną cerę, która jest zawsze dobrze nawilżona i być może właśnie masz też tak, że nawet nie potrzebujesz stosować kremu, żeby tą cerą się cieszyć i żeby ona nie sprawiała ci żadnych problemów. Na poziomie mentalnym bardzo często kafa jest związana z tym, że ma bardzo dobrą pamięć. Co prawda, druga strona medalu jest taka, że w momencie, kiedy się uczy, to w porównaniu do pozostałych dosz idzie jej to trochę wolniej. Natomiast jeżeli już się czegoś nauczy i jakąś wiedzę przyswoi, to nawet w momencie, kiedy jest obudzona w środku nocy, jest w stanie ci wyrecytować dokładną definicję danej rzeczy i to jest wiedza, która zostaje z nią naprawdę na długo. Kafa jest też doszą, która radzi sobie ze stresem najlepiej, ma taką wrodzoną tendencję do takiego wewnętrznego spokoju i do takiego mocnego osadzenia się w sobie, nawet w sytuacjach, które są dla niej wyzwaniem. I to też sprawia, że bardzo często osoby, które są w jej otoczeniu, czerpią właśnie z tej jej uziemiającej energii. To sprawia, że też bardzo chętnie daje, również nie tylko w postaci właśnie takiego wsparcia emocjonalnego, ale również nawet i w postaci prezentów, czy w postaci gotowania dla najbliższych, bo to też jest związane z tym, że kobieta typu kafa bardzo docenia jedzenie. Można powiedzieć, że to jest ktoś, kto jest smakoszem jedzenia i rzeczywiście jedzenie sprawia jej niesamowitą przyjemność. W momencie, kiedy kafa wchodzi w stan nierównowagi, wtedy możesz przede wszystkim zaobserwować zwolniony metabolizm. To od razu sprawia, że pojawiają się dodatkowe kilogramy, że pojawia się niestety ta tendencja do nadwagi i też bardzo często ciężkość po posiłkach. Metabolizm zwalnia i to też często sprawia, że pojawia się senność, obniżony poziom energii i taka w ogóle taka tendencja do zalegania po prostu na kanapie. Na wiosnę zaburzenia kafy mogą być nawet i bardziej dotkliwe, bo wtedy też do różnych dolegliwości z nią związanych dochodzi takie zaślozowienie organizmu, które jest związane z tym, że z perspektywy ajurwedy naturalnie na wiosnę dominuje kafa w przyrodzie. I wtedy bardzo często pojawiają się różnego rodzaju alergie, różnego rodzaju problemy z zatokami, zapchany nos i tego typu historie.